Siema siema to RC. Właśnie robię amorki i przy tej okazji powiem wam za dwa słowa o tym że właśnie procederze ale zmierzam do tego żeby powiedzieć przy okazji coś tam znowu o setupie. obiecałem że będzie coś o setupie. Także uwaga zacznę od tego właśnie zagadnienia. Tutaj mamy tłoczki. Pro driverzy, bardziej zaawansowani wymieniają te tłoczki żeby zmieniać charakterystykę zawieszenia tam pro nie pro. W każdym razie, ja dotychczas sobie śmigałem w zasadzie na jednych. Żeby wiedzieć, na jakich śmigacie, no to musicie wiedzieć, jakie założyliście. Ja na przykład założyłem takie, jak mówiła instrukcja, więc wiem, że mam tutaj z przodu 8 dziurek 1,2 mm, z tyłu 8,13 mm, akurat w X-Rayu. I teraz w zestawie zazwyczaj macie dostępnych wiele innych albo zapasowych, albo innych. Na przykład tak jak tutaj. I powiedzmy, że są 8, 8 na 1, 2, 8 na 1, 3 i, i tak dalej, albo 10 na ileś, albo na przykład w x jest 6 na 1, 2, 6 dziurek po 1, 2, mm, 2, 3, 6, 1, 4. I zmieniając ilość tych otworów oraz ich średnicę, zmieniacie charakterystykę pracy amortyzatora, którą to, że charakterystykę dopasowujecie do modelu, w sensie bardziej do, do toru, no a pewnie tam do stylu jazdy i tak dalej. Przede wszystkim do warunków panujących na, na to, że jak chcecie, żeby ten zawias pracował. I teraz mm, e, z, tymi, z tymi tłoczkami i z tym właśnie co teraz mówię jest bardzo powiązany jeden termin, który z angielskiego nazywa się pack i będę go używał, bo jak znacie od Polski odpowiednik to napiszcie w komentarzu. PAK, czyli, no, czyli właśnie ten taki nazwałbym opór, hmm, ja go nazwę taki opór przepływu, który pojawia się w amortyzatorze, gdy szybko naciśniemy tłoczek, czyli model na przykład ląduje i następuje szybkie przesunięcie tłoka i olej musi z dużą prędkością przeciskać się przez te, przez te otwory. Im większy ten pak, tym jakby większa jest ta siła, nazwę to, taka ten opór, ta hamująca. Czyli wygląda to w ten sposób, że gdy założymy taki na przykład, na przykład taki, albo też inny tam tłoczek i pomału, pomału na postoju będziemy poruszać, no to siła, jesteśmy w stanie poruszyć jakby w pełnym zakresie ten, ten tłok i no, w górę, w dół i jakiś jest tam powiedzmy opór X. Natomiast gdy uderzycie szybko w ten tłoczek, chociażby ręką, to zobaczycie, że w pewnym momencie ten nie jesteście w stanie też takim jednym szybkim uderzeniem w pełni wcisnąć ten, ten tłoczek i to właśnie jest ten pak. I to odnosząc co do modelu, no to ten, ten pak to jest jak na przykład model ląduje. Puch. Wtedy potrzebujemy tego paka, żeby model nie dobijał podwoziem. Ale też ten pak może być naszym przeciwnikiem, nie sprzymierzeńcem. Na przykład, jak będą duże wyboje, na torze, to amortyzator, mając dużo paka, nie będzie w stanie ich wybierać, tylko będzie podskakiwał. Więc to jest bardzo istotny element setupu, który jest oczywiście związany z gęstością, czy tam lepkością. Tak będę potocznie mówił gęstością, tak mówimy gęściej, rzadziej, to tak sobie będę powiedzmy mówił. Chociaż nie wiem, czy to raczej do końca nie jest prawidłowe, ale, ale cóż, to jest z tym z tym powiązane. Oczywiście są też różne jeszcze. Kształty tych otworów, różne czy mogą być takie stożkowe, i ten przepływ jest inny, mogą być zakrzywione, też jest innym. Ja się tu skupię na po prostu prostych otworkach i o paru zagadnieniach, z którymi ostatnio się zetknąłem, związanych właśnie z tymi, z tymi tłoczkami. Na przykład grubość ścianki też ma, też ma później wpływ, bo powierzchnia tego otworu, czy powierzchnia ścianki się się zmienia. A no wszystko opiera się tak naprawdę na takim zagadnieniu jak jakby ten tam, tam opór, prędkość przepływu, opór jaki sprawiają te, 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 te otwory. I teraz w, w dużym skrócie pewne zagadnienia, które wydaje mi się, że że zachodzą generalnie. Jeżeli dacie więcej otworów, powiedzmy, mniejszej średnicy, w przeciwieństwie do mniejszej ilości otworów, większej średnicy, to taki amorek może być zalany, można uciec, że tak powiem, może przejść zalanie dosyć, dosyć rzadkie. Czyli na przy powolnym ruchu amortyzatora nie będzie super oporu, czyli na przykład na tor o jakby nie super przyczepności, gdzie zalewamy rzadziej, gdzie poszukujemy tego gripa też tym, to, tym, w ten sposób jakby tą, tą miękkością zawiasu, no to wtedy to tego typu rozwiązanie na gładkich, stosunkowo gładkich torach o jakby nie superprzedności, to mm, mówię, to jest stan wiedzy, na który, który mam na, na dzisiaj, i zaczynam sobie ten temat zgłębiać, i jeszcze go nie testowałem w praktyce, ale, ale do tego będę zmierzał. To tutaj by się sprawdzało takie rozwiązanie, czy takie na przykład, jak mam, jak mam tutaj. Yy, Dlaczego jeszcze można, powiedziałem na początku, że z tym można, jakby przejdzie rzadkie zalanie, czyli jakby to na nierównościach jakichś takich też tam nie, nie super, super takich dużych też to gdzieś tam będzie stosunkowo dobrze się sprawdzało, ale nie musi być twardo, że tak powiem, czyli może być bardziej miękko, natomiast nadal przez to, że jest duża ilość otworów, czyli Mniejszych i duża powierzchnia tych ścianek, w związku z tym tych otworów, ale też i siły, które zachodzą, jak się przepycha przez mały otwór, ciecz, jest inna niż przez duży. To to wszystko sprawia, że mimo, że model może być dosyć rzadko zalany, to nadal na większych tam jakichś skokach będzie miał tego paka, czyli potencjalnie nie będzie nam dobijał do gleby płytą. W przeciw, znaczy po, po jakby z drugiej strony, gdybyśmy wzięli sobie na przykład mniejszą ilość otworów, ale z większymi z, większymi, z większą średnicą, to wtedy możemy zalać go sobie gę, gęściej, czyli przy, nadal przy powolnym przy powolnym Takim ruchu, z, z, z przechylaniu się pracy modelu, na przykład na to, że większej wczepności gdzie chcemy, żeby był jednak gęściej zalany, on będzie, będzie sobie pracował, w, no będzie po prostu twardszy, przez to, że jest gęściej zalany, ale z racji, że sama charakterystyka ma mniej tego paka. Czyli Taka, taki układ, że jest, są większe otwory, y, będzie mniej paka, mniej tej tego, tego, te, te charakterystyki, że przy nagłym takim strzale, czy przy lądowaniu modelu na przykład y, y, te, jest taki duży opór, do tego jest mniej, jak otwory są większej średnicy, to nie będzie taki beton, że tak powiem, też y, przy tym gęściejszym zalaniu, y, przy lądowaniu. Także. No, a dalej, oczywiście, to już można się bawić, bo na przykład teraz zaczynam mając taką wiedzę. Ja powiem tak, ja się tymi tłoczkami nie bawiłem, bo po prostu nie do końca wiedziałem, jak to działa. A no, nie lubię robić na ślepo, lubię sobie po, pogrzebać, potem poobserwować, szczególnie jak no, nie wiem, jest akurat są okoliczności, że że jest czas i w ogóle tak, a propos testów i setupu, to według mnie no, największy sens jest taki, gdy no, masz możliwość faktycznie pójść na tor i teraz dopiero zaczynam rozumieć, dlaczego jedzie się na tor, bierze cały tak, powiedzmy, sprzęt, testuje, robi setup, zmienia, znowu jeździ, znowu trochę zrobi power powerkółek i tak dalej. Generalnie, żeby zacząć bawić się w ogóle w ten w setup taki sensownie, to no, mówi się o tym, że najpierw trzeba po prostu się nauczyć jeździć, ja powiedziałem o tym w pierwszym filmiku, o setupie, że, że bo uważam, że to nie jest potrzebne na początek, no tak? To, to jakby to jest na dalszym etapie, albo jak ktoś się tym zainteresuje po prostu i chce sobie pokombinować, posprawdzać, ale na początek nie jest to must have, że tak powiem. Zrób to z pudełka i jeździ tak, i spoko. Dlaczego? Dlatego, żeby najpierw nauczyć się jeździć, a co to znaczy nauczyć się jeździć? Zrobić 5 minut na torze bez błędów typu wywrotka i z rozpiętością czasu nie większą niż pół sekundy na kółku. To jest definicja, powiedzmy, jakaś tam, gdyby dać definicję, to może być definicja, jakby tego, że, że masz opanowaną jazdę modelem i stopniowo potem przyspieszasz. Przyspieszasz oczywiście pytanie, jakie czasy robisz, tak? Ale, ale pierwsze, co wolniej znaczy szybciej, czyli nauczyć się jeździć, a ja nie mówię, że to, że to opanowałem, tak? Natomiast o to, jakby do tego. Wielu zawodników z najwyższej jakby zachęca, zachęca do tego, żeby w ten sposób do tematu podejść. No, to, to, to teraz rozumiem dlaczego. Aha, i te okoliczności testowania tego, no, jakby tor, żeby sprawdzić, czy to jak to działa, jak ktoś się zawoje, najlepiej byłoby mieć dostęp do toru, gdzie warunki są jakieś i w tych właśnie jakichś warunkach na sprawdzić sobie te, te, te ustawienia, czy najlepiej tam powiedzmy jednego dnia albo dnia następnego, ale wiedząc, że, że warunki są bardzo podobne, zbliżone, no bo jak się zmieniają, czy zmienia się, że dzisiaj tor był gładki, a za tydzień już są dziury, no to za bardzo nie ma sensu, czy no sens może tam jakiś jest, ale to, 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 to nie, nie mówi nam wszystkiego, tak? Więc to, to właśnie jest taki, taki temat. Dzisiaj tym się chciałem z Wami Podzielić w kontekście setupu. Przepraszam, że nie idzie to po kolei, jakby od najbardziej prostych do najbardziej złożonych elementów, ale, ale wykorzystując czas, który gdzieś tam sobie teraz poświęcam na ten na serwis sprzętu, no to, to po prostu wykorzystuję, wykorzystuję to także. No będę sobie to sprawdzał, na przykład przenosząc się z RC Parku w Poznaniu, gdzie tor mamy całkiem gładki, powiedzmy nie ma, nie ma jakoś wielu, wielu dziur na tor powiedzmy RCR na Ślęzach, gdzie było sporo nierówności, sporo dziur, ten model dobrze jeżdżący w RC Parku, niekoniecznie zawias dobrze by się sprawdzał tam. I jestem ciekaw teraz, bo akurat na ostatnio powiedziałem sobie spaliną, jaka byłaby różnica, gdybym przeszedł sobie na inne tłoczki. Eee, czyli na przykład duże dziury, tak teraz sobie rozumuję, a mam też tak samo w spalinie jak tutaj, bo to jest elektryka zrobione w elektryku, czyli 8,1,2 z, z przodu, 8, 1, 3 z tyłu eee, to jakbym sobie ja bym spróbował teraz poszedłbym w w na przykład 6, nie wiem 1,4 w jakąś taką duży 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 rozjazd i zobaczył jak się taki motor zachowuje chodziłoby mi o to, żeby uzyskać lepsze, szybsze szybszą pracę, lepszą pracę lepsze wybieranie tych dużych nierówności, bo szczególnie dupa mu tam skakała on trochę podskakiwał za bardzo nie było tragedii, ale nie było, nie było do, wcale dobrze uważam to oczywiście dalej jakby sprężyny, olej to wszystko ma, to wszystko ma wpływ, nie, ale, ale to jest jeden z, jakby z, z też z ważniejszych wydaje mi się z, z ważniejszej kwestii tyczącej ustawienia samego zawieszenia to właśnie te tłoczki jakich jakich używamy. No i dosyć taka wydaje mi się kwestia jest ciekawa jeszcze bardzo istotna kwestia związana z tym, co już już to de facto powiedziałem, ale taka uzmysłowiająca jakby zakres że tak powiem, głębokości tego, 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 tego zagadnienia, że oceniając, jak czasami sobie bierzemy, leży model na, na stole i bierzemy go sobie tam, dotykamy, nie i tak sobie tam go tam sprawdzamy, o jak jest zalany, nie? No to sprawdzamy go wtedy no, no przede wszystkim w takich warunkach, jak pomału ten tłok chodzi. I to nie mówi nam wszystkiego, nie? Bo jak ruszasz pomału, to może być, możesz mieć różne ustawienia, zawieszenia, właśnie dzięki zastosowaniu różnych tłoczków, i ono może sprawiać bardzo podobne wrażenie na postoju, że tak powiem. Ale zupełnie inaczej będzie się zachowywało podczas, podczas jazdy, podczas pracy na, 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 na wybojach i na przykład podczas lądowania. Tyle w tym temacie ode mnie. Mam nadzieję, że temat interesujący, podobnie jak w poprzednim materiale, dajcie łapę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie. Te łapy w górę powiedzą mi, że jesteście zainteresowani. Napiszcie też coś czasem w komentarzu, to też coś tam daje. To jest smar, tak przy okazji, to jest smar do O-ringów, który należy stosować, żeby. To jest też ciekawostka, której kiedyś nie wiedziałem. O-ring grease, który. Tutaj są o ringi w środku, tak? O ringi też mamy w dyferencjałach i należy smarować te o ringi tym smarem, żeby zabezpieczyć je możliwie przed kontaktem z po prostu to była dla mnie naprawdę nowość z olejkami tymi, które lejemy tam silikonowymi, ponieważ jak się okazuje, ten, te silikonowe ringi reagują na kontakt z tym, z tym olejem i puchną od tego. A jak puchną, to na przykład w dyfrach sprawiają, że inaczej on prasuje, pracuje, pracuje ciaśniej i tak dalej. Jak puchną tutaj, to mogą sprawić, że zawieszenie nie chodzi tak płynnie, bo potem ta, ten, ten trzpienia murzata też może nie chodzi tak płynnie. Więc to taka no um, ciekawostka um, myślę czy coś jeszcze nie no chyba um, chyba tyle na, na tą chwilę pozdrawiam do usłyszenia do zobaczenia w Wolsztynie za tydzień w weekend na drugiej rundzie mistrzostw Polski 1.8 ofro 23 zapisani jak nie to zapisujcie się pozdrowienia